Serdecznie na oficjalnej sesji Rady Dzielnicy 14. Jest to sesja o tyle wyjątkowa, że tak jak w roku poprzednim, tak w tym jedna z naszych sesji jest poświęcona projektowi Czyżyńskiej Akademii Samorządności, a więc projektowi, który ma młodych ludzi tutaj obecnych przekonać do tego, że warto angażować się w sprawy publiczne, również te na najniższym szczeblu, a więc te, które dotyczą nas bezpośrednio, czyli te, którymi zajmują się radni dzielnicy. Idea tego projektu jest taka, żebyście poznali poprzez zajęcia teoretyczne, jak funkcjonuje samorząd. Dotychczas podczas zajęć została wam przekazana pewna wiedza, oczywiście wiedza fragmentaryczna, wiedza szczątkowa, wiedza niepełna. Zachęcam przy tej okazji gorąco do tego, aby tą wiedzę poszerzać, bo tak naprawdę to jest wiedza, z której będziecie korzystali jako obywatele. To będzie wiedza, dzięki której będziecie mogli optymalnie wykorzystać przysługujące wam uprawnienia. Dzisiaj jesteście na sesji Rady Dzielnicy i zobaczycie, jak funkcjonuje jednostka pomocnicza, a więc jednostka pomocnicza gminy, czyli tego najniższego, ale podstawowego podmiotu samorządu terytorialnego. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam przede wszystkim oczywiście młodzież uczestniczącą w Czyżyńskiej Akademii Samorządności i dziękuję za to, że jesteście. Wiem, że dzisiaj działalność publiczna, sprawy społeczne to nie jest ten obszar, który cieszyłby się szczególną popularnością wśród młodych ludzi, ale to jest ważne, bo inwestując w tą wiedzę, inwestujecie w siebie, inwestujecie w swoją przyszłość. Inwestujecie w tą wspólnotę, którą dzisiaj tworzymy razem, a którą również będziemy tworzyć za kilkadziesiąt lat, a w której tak naprawdę za te kilka lat to wy przejmiecie stery, to wy będziecie decydowali o tym, w którym kierunku ta wspólnota, której jesteście dzisiaj członkami, będziecie, w którym będzie podążać. Także witam serdecznie młodzież i jeszcze raz dziękuję, że jesteście, że uczestniczycie. Witam bardzo serdecznie osobę, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić realizację Czyżyńskiej Akademii Samorządności. Witam serdecznie dyrektora ZSO nr 14, panią Ewę Dzieka. Witam serdecznie również człowieka wyjątkowego, który zaszczyci nas swoją obecnością. Witam pana pułkownika Edwarda Potockiego ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. To dla nas jako radnych lokalnych zaszczyt, że pan pułkownik jest tutaj dzisiaj z nami. Koło nr 33 w Krakowie. Koło nr 33, także zapamiętajmy. Witam również bardzo serdecznie osoby, które pomagają przy Czyżyńskiej Akademii Samorządności od samego początku, wspierają realizację tego projektu na tym poziomie przede wszystkim opiekowania się młodzieżą, bo jesteście młodzieżą i macie oczywiście swoje prawa, macie też obowiązki. Ci opiekunowie są od tego często, żeby o tych obowiązkach przypominać. Także bardzo serdecznie dziękuję i witam panią Małgorzatę Lepic, panią Mariolę Madejską i panią Iwonę Łęską. Drodzy państwo, tyle jeżeli chodzi o ta strona. Natomiast teraz pozwolę sobie po kolei, żebyście mogli zapoznać się z radnymi, przedstawić radnych dzielnicy 14, siedzących tutaj przy tym stole, a potem rozpoczniemy sobie oficjalne obrady. Natomiast wychodząc naprzeciw prośbie,
gdzieś tak około godziny za 15:07. Zrobimy sobie krótką przerwę. Powiem, że młodzież jest zmęczona, jest od godziny 16:00. Tak więc za 15:07 będzie przerwa, a teraz przedstawię po kolei radnych pan Michał Franczyk, pan Krzysztof Kratkowski, pan Maciej Kotarba, pani Regina Zarzęcka, pani Zofia Ziarkowska, pracownik sekretariatu pani Ala Mrozik, pani Bożena Stanek, pan Paweł Meśtowicz, pan Marek Ziemiański, pan Łukasz Cieślik, pan Zbigniew Ujmaniec, pan Bogdan Krupa, pan Witold Dekierski, pani Weronika Szerenzewicz. Może jeszcze raz pani Weronika Szerenzewicz. Pan Piotr Nowak. Pani Anna Moczka. Pani Marina Krzynówek. Pani Jerzy Ciepela. Pani Anna Wydniak. Pan Zarek Nowak. Nazywam się Wojciech Krzysztof. Pozwólcie Państwo, że będę na siedząco prowadził sesję, na to, że mam tutaj trochę dokumentów. Tak więc, drodzy Państwo, otwieram oficjalnie sesję, 36. sesję Rady Dzielnicy 14. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad. Natomiast na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum i Rada jest władna do podejmowania uchwał. W punkcie drugim jesteśmy, a więc przedstawienie porządku obrad. Państwo radni otrzymali porządek obrad, natomiast w imieniu zarządu pozwolę sobie zgłosić kilka wniosków o zmiany do porządku obrad. I drodzy Państwo, jako punkt 8 proponuję wprowadzenie, podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że ten punkt wprowadziliśmy do porządku obrad, do projektu porządku obrad. Następnie w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 9 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Temat uchwały ten sam, ale treść merytoryczna inna. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. I trzeci projekt, który proponuję wprowadzić, trzeci punkt w imieniu zarządu jako punkt 10, to jest również podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta i Rady Miasta Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że ten punkt został wprowadzony do projektu porządku obrad. I jako punkt 11 również w imieniu zarządu proponuję podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że ten punkt został wprowadzony do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, przy tej okazji pozwolę sobie po pierwsze zapytać, czy jeszcze jakieś wnioski są do projektu porządku obrad, a po drugie wyjaśnić jedną istotną, myślę, dla niektórych radnych rzecz, ale również dla Państwa. Bo jak wiecie, są prowadzone w mieście konsultacje na temat ograniczania godzin otwarcia sklepów detalicznych w niedzielę, święta, w niedzielę i Wigilię i Wielki Piątek. Drodzy Państwo, również każda z dzielnic otrzymała taki projekt uchwały Rady Miasta
celem ewentualnego wypowiedzenia się w tej sprawie. Konsultacje są prowadzone wśród mieszkańców przede wszystkim. Natomiast my jako zarząd uznaliśmy też po analizie przeprowadzonej wśród radnych, bo rozmawialiśmy z radnymi, i my jako zarząd, ale też większość radnych uznała, że tym zagadnieniem my jako Rada Dzielnicy nie powinniśmy się zajmować. Rozumiem, że to jest oczywiście problem dotyczący w jakimś zakresie naszych mieszkańców, natomiast no, ze względu na skalę tego problemu, na zasięg, bo to są regulacje dotyczące całego miasta, ale też mające znaczenie jakieś systemowe, gospodarcze, a my jesteśmy, co by nie mówić, no tutaj jednostką pomocy ciągłej i jako zarząd uznaliśmy, że nie powinniśmy się tym zajmować, dlatego też takiego projektu uchwały nie przygotowaliśmy i nie został wprowadzony do porządku obrad. Zdecydowana większość radnych w naszych konsultacjach opowiedziała się za tym, żebyśmy nie wprowadzali tego projektu do porządku obrad. Stąd też nie ma tego projektu. Pytanie, czy są jakieś zgłoszenia do projektu porządku obrad? Nie widzę. W związku z czym w efekcie dotychczasowych zmian wprowadzonych do projektu porządku obrad, dotychczasowe punkty. Informacje przewodniczących komisji problemowych otrzymuje numer 12, informacje zarządu numer 13, sprawy bieżące numer 14, oświadczenie i komunikaty numer 15, zamknięcie obrad 36 sesji Rady Dzielnicy 14 numer 16. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i teraz według tego porządku obrad będziemy procedować.